Życzę Andrzejowi, ażeby jako artysta, pracując nad tymi swoimi nutkami, żeby nie musiał się potykać o rozmaite sprawy, które przeszkadzają artystom. Biurokrację, rozmaite przeszkody życia codziennego, brak pewnych podstawowych do życia impulsów. I powiem mu taki fragment czterowiersza, który jak słucham nieraz muzyki Andrzeja, to powtórzyłabym mu to. Czym jest muzyka? Nie wiem. Może po prostu niebem z nutkami zamiast gwiazd. Może mostem zaklętym, po którym instrumenty przeprowadzają nas. No więc Andrzejku, 70 lat to nic specjalnego. Miałem i naprawdę przeżyłem to bez większych wstrząsów. Co ja ci mogę powiedzieć? Może tylko to, żebyś pozostał taki, jak jesteś, dlatego że już dawno nie ma takich gości, którzy szybko zabierają się do roboty nad jakimś tekstem, łączących tak jak ty wielki talent z ogromną skromnością, z normalnością. Także bądź, trwaj razem z nami, jak tylko długo się da. I nie zmieniaj się kompletnie. No tak, żeby miał dalej takie samo poczucie humoru, żeby nas rozumiał tak, jak nas rozumie. Tak, żeby nadal miał tyle pomysłów i tyle kreatywności. Energii i zapału. Tak, i dostarczał nam nadal radości swoją muzyką. Jak najdłużej takiej właśnie formy i fizycznej, i kompozytorskiej, i życzyć mu tego, żeby jego utwory mogły być wykonywane przez wspaniałych artystów. Dużo energii i dobrych chęci. No i oczywiście zdrowia. Żeby każdy śpiewający artysta miał przynajmniej jeden utwór Zaryckiego w repertuarze. Na dalsze lata dużo zdrowia, dużo cierpliwości i dużo takiej właśnie weny, niesamowitej weny twórczej, której to byłem świadkiem, jak niektóre przepiękne utwory powstawały w zasadzie z dnia na dzień. Panu Andrzejowi z okazji jego jubileuszu życzę oczywiście 100 lat w zdrowiu, w szczęściu, w zdrowiu i żeby jeszcze nam skomponował wiele takich pięknych utworów jak na tej płycie. Panu Andrzejowi Zaryckiemu życzę, żeby nie opuszczała go pasja tworzenia tak wspaniałej muzyki do końca jego żywota, żeby jeszcze napisał dużo, dużo wspaniałych utworów. Czego można życzyć panu Andrzejowi Zaryckiemu? Czego można życzyć człowiekowi, który chyba właściwie ma wszystko? Talent. Mnóstwo pomysłów. Wielkie powodzenia u płci przeciwnej. No może tylko tego właściwie, żeby ten nasz piękny świat, co do którego mamy wszyscy dużo różnych wątpliwości, częściej po te piosenki sięgał, bo cały czas nam brakuje tych piosenek w radiu, w telewizji. I jeszcze jedno. Życzę ci, Andrzej, żeby kiedyś do ciebie zadzwonili z AX-u i powiedzieli: panie Andrzeju, pan przyjedzie tu po pieniądze, bo nam się już nie mieszczą.